Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu. Będziemy mówić o podatkach, o tych, które uszczelniane, ale także o tych, które dopiero wejdą w życie, o tych, które mogą zmienić tak naprawdę życie wielu osób, głównie właścicieli wielkich galerii handlowych, sklepów i biurowców. Jest nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie i o szczegółach, a także o uszczelnianiu VAT-u, od którego specjalistą jest nasz gość, który nam o tym opowie, Paweł Gruza, wiceminister finansów. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z tym projektem Prawa i Sprawiedliwości było już trochę zamieszania, mimo że on dopiero trafił do Sejmu, dopiero pierwsze czytanie, a już wielkie kontrowersje, czy to będzie taki sam podatek jak podatek handlowy? Panie redaktor, to było pierwsze czytanie, potem było drugie czytanie, już było trzecie czytanie i teraz już ustawa jest w Senacie. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne to rozwiązanie... Ale od początku są kontrowersje. Od początku są kontrowersje i one głównie, mi się wydaje, wynikają z tego, że pewne rodzaje działalności gospodarczej, no niestety przez ostatnie dwie kadencje były wyłączone z podatków dochodowych i niestety jest tak, że właśnie te branże związane z nieruchomościami komercyjnymi miały bardzo ułatwione zadanie w obchodzeniu podatku dochodowego i tym projektem my uszczelniamy ten aspekt naszego CIT-u. Co to znaczy, że one w ogóle nie płaciły podatku CIT? Znaczy, nie chcę tak daleko tej tezy ciągnąć, niemniej jednak no, można powiedzieć, że w stosunku do wartości tego majątku, do oczekiwanych i faktycznie realizowanych marż, ten podatek nie był płacony w adekwatnej wysokości. Ile przez to traciliśmy? Tak jak mówimy o luce w VAT na poziomie nawet 250 miliardów złotych, tak tutaj ile państwo przez to traciło? Niestety jest tak, że podatki dochodowe bardzo trudno oceniać co do skali luki i skali wycieku. O ile w VAT-cie są to, że prościej jest to policzyć, po prostu patrzymy na konsumpcję, patrzymy na ilość podatku zebranego. Można sobie to w miarę wykalkulować. O tyle w podatkach dochodowych bardzo trudno jest to oszacować skalę wycieku, ale my mówimy tu o miliardach czy dziesiątkach miliardów złotych rocznie. Kolejna potężna dziura w budżecie przez ten podatek, ale już teraz opozycja wskazuje, że to będzie taki sam koniec, jaki miał właśnie podatek handlowy, o którym już wspomniałam, że Komisja Europejska nie zgodzi się na podatek w takim kształcie. No, my uważamy, że akurat ten to nowe rozwiązanie, które proponujemy, nie ma tych wad, które Unia Europejska wskazała w odniesieniu do podatku handlowego. Niemniej jednak rozumiemy, że cała sytuacja z rozpoczęciem płacenia podatku dochodowego no, spotyka się z no, taką reakcją, z jaką się spotyka. Niemniej jednak ustawa, którą zaproponowaliśmy w Sejmie, ma bardzo wiele innych elementów uszczelnieniowych i suma tych przepisów ma dać dobry wynik w dochodach budżetowych. Czy można go oszacować, ile ta ustawa On jest przyniesie? Oszacowany w OSR-ach, dosyć skromnie, powiem szczerze. Niemniej jednak efekt będzie rozłożony na kilka lat ze względu na to, że są zarówno okresy przejściowe, jak i podatnicy mogą rozliczać podatek na troszeczkę według starych zaliczek z zeszłych lat. To jest dosyć skomplikowane. Skomplikowane, ale możemy mniemać, że jakieś dziesiątki miliardów, o których pan minister powiedział, że wypływały, z powrotem znajdą się w budżecie. No, mamy taką nadzieję, że on odbuduje podatek dochodowy od korporacji jako jedno z istotnych źródeł dochodów budżetowych, bo niestety było tak, że przez ostatnie dwie kadencje, mimo wzrostu gospodarczego, udział tego podatku w PKB spadł o 1/3. I kolejna kwestia, oczywiście podatek VAT. Bardzo gorąco, bardzo dużo się o nim teraz mówi, a to głównie
pańska zasługa, że budżet został uszczelniony. Nie, 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 absolutnie. To jest zasługa determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości od początku kadencji, a nawet jakby przed wyborami podatek VAT był bardzo istotnym elementem programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, jest z determinacją realizowany. Faktycznie obserwujemy teraz w tym roku bardzo istotny wzrost dochodów budżetowych z tego tytułu. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania legislacyjne, informatyczne, reforma KAS-u. Na przyszły rok jest też zaprogramowany kolejny duży wzrost dochodów z tego tytułu. Jak to utrzymać i w jaki sposób to zrobić? Bo to nie tylko KAS, ale także większa liczba kontroli. To jest szereg innych narzędzi. Jednolity plik kontrolny, tak? Co konkretnie wchodzi w skład tego uszczelniania, o którym tak dużo się mówi? Cieszę się, że pani jest tak na czasie z tym jednolitym plikiem kontrolnym. Właśnie kierujemy nasze nowe rozwiązania do przedsiębiorców, tak żeby oni byli przygotowani na przyszły rok. Te raporty są bardzo potrzebne zarówno nam jako fiskusowi, jako budżetowi państwa, jak i samym przedsiębiorcom, tak żeby na rynku mogli konkurować z uczciwą konkurencją, a nie konkurencją, która nie płaci VAT-u. Co konkretnie będą musieli teraz zrobić przedsiębiorcy? Wiadomo, że te większe firmy dostały już albo wiedzą, jak to zrobić, bo mają pieniądze na wielkich prawników, wielkich księgowych, doradców, którzy im powiedzą, co konkretnie wymaga od nich nowa ustawa, nowy rząd. Natomiast te mniejsze firmy rzeczywiście mogą mieć kłopoty i mogą być zdezorientowane. I tu wychodzimy naprzeciw, dajemy narzędzia informatyczne za darmo z naszych zasobów, tak żeby każdy przedsiębiorca mógł sobie powpisywać swoje fakturki do odpowiednich rejestrów. Ten software, który dajemy przedsiębiorcom, po prostu wysyła odpowiednie raporty. Dzieje się to automatycznie, praktycznie w tle, bez nadmiernej biurokracji po stronie przedsiębiorcy, a my te dane analizujemy i jesteśmy w stanie wyłapać tych nieuczciwych. Także wiem, że firmy prywatne produkujące software księgowy także będą oferowały darmowe rozwiązania dla mikroprzedsiębiorstw. I co wynika z tych analiz, które resort finansów przeprowadza? Czy już widzimy potężny wzrost podejrzanych, tych, którzy mogą wyłudzać podatek VAT? Dzisiaj mamy to w ograniczonym zakresie ze względu na ilość tych raportów o transakcjach. Od przyszłego roku będziemy mieli wszystkie raporty i będziemy w stanie określić precyzyjnie te podmioty, które nadużyły i zapomniały zapłacić VAT. Zapomniały zapłacić. No właśnie, to bardzo delikatnie powiedziane, bo rząd mówi wręcz o mafii działającej, wyłudzającej VAT, o tym, że te firmy tak naprawdę w tym się specjalizowały, powstawały, tworzyły firmy po to, żeby powystawiać faktury, zaraz potem zamknąć te firmy i no, za kilka miesięcy, kiedy podatek już był zapłacony, Urząd Skarbowy nie wiedział, że ta firma już w ogóle nie istnieje. Dokładnie tak. No, myślę, że planowana czy rozważana komisja sejmowa do tych tematów sięgnie głębiej i będzie mogła ustalić, czy były koneksje pomiędzy tymi grupami wyłudzającymi VAT a decydentami na różnych szczeblach. No właśnie, bo teraz mówimy o tych narzędziach, które rząd wprowadził, o tym, jak ten podatek VAT zatrzymać w budżecie, choć wiadomo, że i tak jakaś luka będzie, prawda? I tak jakieś pieniądze wypłyną. Natomiast i zapytam za chwilę pana ministra, ile to będzie w przyszłym roku, dajmy na to, ile będzie w tym roku. Natomiast bardzo ważne jest to, czy tych narzędzi nie dało się wprowadzić wcześniej, czy nie było specjalistów, którzy doradziliby tak ministrowi finansów?
Jak to się Pani stało? Pani redaktor, no w tym jest cały problem, że wszystkie te nasze super innowacyjne instrumenty i usprawnienia, one nie są żadną tajemnicą od wielu, wielu, wielu lat i to można było wszystko robić wcześniej, szybciej i sprawniej. Z tego, co ja rozumiem, to poprzednie rządy wprowadzały bardzo wybiórczo niektóre elementy uszczelnieniowe, które nie robiły systemowej zmiany, a o taką trzeba było walczyć, i zamawiały jakieś raporty, jak uszczelniać VAT. No to, to na tym nie polega rządzenie, że się zamawia któryś kolejny raport, skoro wszystko już było dawno napisane. No ale właśnie, alarmujące jest, zastanawiające też to, że te raporty były, że widzieliśmy, rząd widział, dziennikarze widzieli, wszyscy widzieliśmy, że ogromne pieniądze wypływają z budżetu. Dlaczego nikt nie chciał? Czy to była zła wola, czy nie wiedza? No bo pan mówi o tym, że narzędzia były doskonale znane. Ja naprawdę jako obywatel już liczę na komisję śledczą, żebym sam mógł się przekonać i wyrobić sobie zdanie na ten temat. Będzie pan patrzył na działania komisji śledczej, jeśli ta powstanie? Tak, tak, ponieważ ja zajmuję się tym, co należy zrobić do przodu, jak wykorzystać najlepiej te instrumenty w przyszłym roku budżetowym. Natomiast no, ta przeszłość jednak mi troszeczkę umyka ze względu na ilość obowiązków zawodowych. Rozumiem, no pańskie obowiązki są bardzo ważne. Powiedzmy sobie na koniec właśnie jeszcze, ile w tym roku zatrzymaliśmy już VAT-u, ile udało się odzyskać? No my mówimy o bardzo istotnym uszczelnieniu. Ostatni raport niezależnej firmy doradczej, która notabene od wielu, wielu lat publikowała bardzo alarmistyczne dane, wykresy. Wszyscy wiedzieli. I to jest właśnie też ciekawy przykład, bo firmy z Wielkiej Czwórki często mają złą prasę, natomiast są pewne aspekty, w których te firmy bardzo działały korzystnie dla świadomości pewnych procesów w zakresie finansów publicznych. I tutaj niestety, mimo ewidentnych raportów firmy PwC, rząd bagatelizował tę sprawę, ale w obecnym wyliczeniu widać wyraźne uszczelnienie na naszą korzyść. Ile w przyszłym roku uda się? 166 miliardów złotych dochodów z tytułu VAT. To jest olbrzymia suma. Przypomnę, że jeszcze parę lat temu oscylowaliśmy w zakresie 120 miliardów. Jest to znaczne uszczelnienie na przestrzeni tych lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Gruza, wiceminister finansów, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję również państwu za uwagę. Pieniądze, oby jak najwięcej udało się zatrzymać tych pieniędzy z podatku VAT w budżecie. Będziemy oczywiście na bieżąco informować państwa o tym wszystkim, co się dzieje, także o planowanej komisji śledczej do spraw VAT-u. A to wszystko już w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna rozmowa.